Witam Was bardzo serdecznie na kanale Ekokreatywna. Wyjątkowo dzisiaj witam Was ze sklepiku w Wieliczce na Rynku Górnym 12. Postanowiłam dzisiaj stąd nagrać początek, bo jest dzisiaj specjalny dzień. Właściwie jest to drugi dzień, nie jest to dzisiaj 1 stycznia, ale jest to 2 stycznia, pierwszy dzień, kiedy pracuję w tym roku. Minęły dokładnie 4 lata, jak istnieje ten kanał, więc kochani, dzisiaj zapraszam Was na zapowiedź rozdania, mały haul lumpeksowy i filmik 7 dni, 7 stylizacji, o który były prośby, o który to temat były prośby. I oczywiście bardzo Was proszę, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, a oglądacie, zróbcie to. Jest to dla mnie wielka pomoc i oczywiście jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne, wiecie, nie tylko dla zarobków kanału, ale też dla rozszerzenia zasięgów, dla w ogóle przyszłości tego kanału, więc od tego, czy subskrybujecie, czy polubiacie filmiki, zależy bardzo dużo, zależy po prostu przyszłość tego kanału i, no i tej całej mojej firmy, więc proszę o wsparcie w ten sposób, po prostu pamiętajcie o tym, jeżeli tylko możecie. Słuchajcie, o co chodzi z rozdaniem? Jak zwykle, minęły 4 lata, więc wypadałoby coś czymś się podzielić, jakąś radością życia z Wami. No i tak, mam taki pomysł, może jest to pomysł praktyczny, więc myślę, że nie taki zły. Nie będę dawać 4 nagród, bo 4 lata, wiecie co, teraz miałam dosyć trudny okres, tak szczerze mówiąc, jak chodzi o finanse i tak dalej, no i podsumowanie roku. No, powiem Wam, że rozkręcanie firmy nie jest rzeczą prostą, kto prowadzi działalność, to wie, jak to wygląda. A szczególnie na początku naprawdę jest to dość duże wyzwanie. Natomiast ja nie narzekam, bo jest to też przyjemność dla mnie, ta praca. Także zapraszam Was, po prostu będę wybierać jedną osobę drogą wyciągania karteczek spośród zgłoszonych osób. I słuchajcie, będzie to bon na stówkę, 100 zł, czyli będziecie mogli sobie po prostu wybrać coś ze sklepu, spośród ubrań. Jedynie niestety będę musiała wyłączyć z tego biżuterię, ponieważ nie należy ona do mnie, nie mogę się nią rozporządzać dowolnie, ale biżuterię, w sensie tą nową biżuterię, tą artystyczną. Natomiast wszystkie rzeczy, które są w sklepiku, buty i tak dalej, wszystko będziecie mogli sobie w ramach tych 100 zł wybrać i oczywiście można sobie też dopłacić różnicę i wybrać coś droższego, nie ma problemu. Ale taki prezent dla Was. Co trzeba zrobić? Trzeba oczywiście być aktywnym subskrybentem kanału. Trzeba napisać, która z tych stylówek dzisiejszych będzie Waszym zdaniem najfajniejsza. Po prostu wyrazić swoją opinię w tym komentarzu, która się Wam najbardziej podoba. No i już, napisać, odkąd subskrybujecie kanał. Nawet jeżeli to było dosyć niedawno, to też jak najbardziej jest ok. Oczywiście chcę Wam bardzo podziękować w ten sposób również, ale też słownie. Dziękuję Wam serdecznie za te 4 lata. Niektórzy są od początku ze mną, od początku powstania tego kanału, no i oczywiście te osoby, jestem im bardzo, bardzo wdzięczna i mam nadzieję, że nadal lubią ten kanał. Mam nadzieję, że się będzie rozwijał dużo bardziej. Oczywiście podsumowując moją pracę w ciągu tych 4 lat, na początku to była zabawa. Nie było to absolutnie jakieś związane z jakimiś planami, założenia działalności i tak dalej. No ale wiecie, życie się toczy, zmiany się dzieją, no i spoko, fajnie jest. Dużo błędów popełniłam, takich, wiadomo, no, niedoświadczenie, po pierwsze nie nastawienie na jakąś komercję na początku, tylko raczej na przyjemność. No, więc po prostu człowiek uczy się na błędach. Myślę, że teraz już jestem trochę bardziej biegła i zaczyna trochę bardziej się to rozkręcać. No, ale mimo wszystko jednak myślę, że gdybym była bardziej doświadczona albo gdybym miała profesjonalistów zajmujących się promocją tego kanału, no to, to inaczej by to wyglądało. Ale nie narzekam, bo naprawdę mam super widzów. Mam super osoby wspierające kanał, mam na myśli tutaj moją Anię, fotografkę, Wiktora, który dużo też mi pomógł i mnie zainspirował do założenia. Dzięki. No i wszystkie osoby, koleżanki, kolegów, którzy też wspierali mnie cały czas w działalności. No i oczywiście będzie to trwało nadal, mam nadzieję. Słuchajcie, nie będę już długo nawijać, bo szkoda też Waszego czasu, żebyście tu siedzieli i słuchali tego ględzenia. Przechodzimy do konkretów.
Już wiecie, co zrobić do wyzwań, już wiecie, co zrobić, jak chodzi o rozdanie. Także czekam i w następnym filmiku, czyli już za 2 dni mniej więcej, 2-3 dni, te osoby wybiorę. Czyli jak ktoś nie zdąży do piątku, soboty, no to niestety już się nie załapie. Także jak najszybciej piszcie komentarze i dawajcie znać. No, przechodzimy do strówek i do hola teraz. No, a ja się już z Wami żegnam. Aha, jeszcze Was bardzo serdecznie zachęcam do obejrzenia piosenki Over the Distance, która ma już 3 lata teraz. Dokładnie 1 stycznia została wydana, więc dzisiaj będzie 3 lata i 1 dzień. Także zapraszam Was, podlinkuję ją, dam Wam tam ekranik na końcu do niej, do playlisty Moja Muzyka. Niedługo też zapowiadam, że będzie nowa piosenka, trochę w podobnym stylu, nie dokładnie takim. To będzie piosenka, która będzie takim tributem, tribute to, będzie poświęcona ludziom starszym, nie w średnim wieku, tylko konkretnie ludziom starszym. Myślę, że to będzie fajna, piękna, mam nadzieję, piosenka. W każdym razie powstaje, więc zapowiadam, że będzie w tym roku, niedługo, mam nadzieję. Lecimy! Tutaj pokazuję Wam outfit tego dnia, którego byłam w Bonarce kręcić. To było jeszcze tego pierwszego dnia. No i mam na sobie takie czarne kropkowane rajstopy, które nawiązują do guzików w kolorowym sweterku. Sweterku wełnianym od pewnego projektanta dla Monoprix, właśnie francuskiego. No i oczywiście tutaj mam też kurtkę puchową od Moncler i wełnianą spódniczkę. Cześć kochani, już drugi dzień. Wczoraj był dzień zakupowy, a dzisiaj idę do sklepu, po prostu do sklepu, robić zdjęcia, sprzedawać coś. No i dzisiaj jestem tak na... Lepsze światło Wam się przyda, na fioletowo. To nie jest, że brudne jest to lustro, tylko stare po prostu. Dlatego ma takie, że tak powiem, brzydkie plamy. Płaszczyk taki, może tu będzie lepiej widać. O, jest kolor. Ten fioletowy, który kupiłam na jednej z wypraw lumpeksowych. Do tego mam torebkę, też w kolorze takim biskupim. No i szal z kaszmiru pod kolor. No, a co pod spodem? Jestem, słuchajcie, w tej czarnej sukience dzisiaj, bo miałam zamiar jeszcze być może mierzyć jedną rzecz. Słabo to widać niestety przez te plamy i przez słońce. No, kozaki. O, teraz najmodniejsze, wysokie kozaki i taki strój, ale lata 60. Sukienka z tego tweedu błyszczącego. Dzisiaj niebieską broszkę sobie postanowiłam wziąć dla kontrastu do torebki. A ja bardzo lubię i niebieski, i różowy, więc myślę, że to wygląda spoko. No i tak. Ta-dam! Ta-dam! Lecimy do kolejnego dnia. Cześć kochani, witam Was 3 dnia stylizacji. No i dzisiaj postanowiłam ubrać się w stylówkę z filmiku, a tak po prostu wypróbować, jak to jest wygodne, na ile to jest ok, jak to się nosi. Sukienka od marka Kena, wełna, bawełna. No i do tego traperki, biały golfik. Tak wyglądam dziś. Jest bardzo wygodnie, powiem Wam, naprawdę jest mega wygodna ta sukienka. Teraz sobie wezmę jeszcze, o, ta-dam, torbę moją Louis Vuitton i kurtkę, w kurtce się Wam za chwilę pokażę. Tak, no i widzicie, jestem sobie w samych markowych ciuchach. Dzisiaj zrobiłam takie trochę pośmiechowisko, takie nowe słowo. Louis Vuitton, Burberry, H&M Premium, pasek od Donny Karan i sukienka od marka Kena. Po prostu jest komplet, słuchajcie, dzisiaj. Cześć kochani, no i dzisiaj jestem w wiatrołapie, jak widzicie, bo już wychodzę, śpieszy mi się do pracy. Jest sobota, przed Sylwestrem. Jestem dzisiaj tak na jeansowo, maxi spódnica vintage,
tutaj taka asymetryczna, jest bardzo fajna. No i oczywiście traperki do tego, jakżeżby inaczej, golfik kaszmirowy i moja ogromna katana oversize z tym kapturem. No i mam torebkę też fajną od Radleya w takich kolorkach pastelowych. Jestem dzisiaj bez makijażu, więc tak widzicie, wyglądam troszkę bladawo, ale wiecie co, nie chcę codziennie też się malować, więc po prostu tak na surowo, jak to mówią, lekko rzęsy tylko maznęłam. O, a jeszcze tu mam zawiązaną chusteczkę, tego nie widzieliście może. Tadam! No, biegnę, biorę jeszcze torbę na rzeczy i lecę, bye bye! Pokazuję się Wam tutaj w sylwestrowej stylówie, czyli tej jedwabno-wiskozowej, pięknej, granatowej sukience w błyszczących rajstopach i mam takie buciki granatowe, które też Wam pokazywałam. Dźwięk tym razem wycięty, bo tam leciała muzyka, wiecie, i mogliby mi to potem zablokować na YouTubie, bo to były jakieś przeboje tam. Wiecie, jak to w Sylwestra się puszcza. Także bez muzyczki, ale o, trochę tańca jest. Ale nic to, podkleimy sobie jakąś inną muzyczkę. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. By był najlepszy. Do tej pory. Cześć kochani. No i dzisiaj jest 1 stycznia 2024. Stylowa dzisiaj spodniowa wyjątkowo, ale te spodnie kocham. Z lnem, z H&M. Premium limitowana kolekcja. Mam taki garnitur cały, ale dzisiaj tylko spodnie. Wiecie co, ten garnitur to się nadaje tylko na wiosnę, bo teraz zaraz Wam się pokażę w wierzchniej części i to będzie kurtka puchowa. Ale jest trapery. O, do tego właśnie lubię nosić trapery, bo one się mieszczą pod te spodnie i jest mega fajnie i wygodnie. O, do rymu. A tutaj o. Tadam! Tutaj widać trochę bardziej kolory, bo światło jest lepsze. Więc tak, paseczek w kolorystyce spodni. Golf w jednym z kolorów spodni. Tak, tak tutaj to pasuje fajnie. No, i to jest stylizacja complete. Outfit complete. Czekajcie. Tak, merka, bo dzisiaj na sportowy shop, nie wiem, czy to można nazwać strojem sportowym, raczej nie, ale dobra, niech będzie, że nerka jest sportowa. I tu mamy kurtkę puchową, tą moją ukochaną włoską, z czerwonym puchem w środku, bo to nie jest kolor ortalionu, tylko to jest przezroczysta kurtka i ten puch w środku jest czerwony. Jest rewelacyjny, to trochę może to będzie widać, o jest, widać tutaj, jest. Kaptur, ten mega taki wielgachny, w kolorze tego futerka z jenota, co tu jest na kurtce. Malinowy. Ja nazywam ten outfit czerwony kapturek osobiście, bo widzicie? O, mega duży malinowy kaptur z futra, który służy jako i szalik, i czapkę. No, i dzisiaj jestem takim krasnalkiem. Dobra, kończę z tym i widzimy się jutro. Cześć, kolejnego dnia, witam się z Wami. No i dzisiaj jestem tak inaczej trochę, leggingsy, ale te takie, wiecie, skóropodobne, zamszopodobne, z Zary, więc trochę jako spodnie, jako bryczesy, kozaki, czyli teraz nadążamy za trendami nowego roku. Zobaczymy, czy się uda. No i mam kaszmirowy golf. Bardzo fajny, w takim ładnym odcieniu beżu. On jest taki dość twarzowy dla mnie. Nawet widać, że do włosów mi pasuje teraz dosyć. Włożyłam sobie dzisiaj wyjątkowo taki naszyjnik miedziany z łańcuszków. I kamizelkę też pod kolor. Trochę przysłania tutaj jednak, wiecie, tak, żeby się nie eksponować całkowicie te boki. Także fajna ta kamizela, jest bardzo praktyczna, taka asymetryczna z frędzlami. No i teraz wierzchnia część. No i ponieważ idę dzisiaj znowu na ciuchy,
To mam plecak i tam mam torby różne, takie składane. Głównie te z muzeów, co widzieliście, w Paryżu kupiłam. No i taki płaszcz khaki, beż khaki z Zary też. Kiedyś kupiony oczywiście w lumpeksie, 100% wełna. Bardzo fajny płaszcz, ale jest, nie jest zbyt gruby, więc na teraz pogodę plusową ok. Na mrozy się już nie nadaje. Natomiast teraz jest idealny właśnie, taki nieprzeszkadzający, leciusieńki. No i dzisiaj styluwa, taka trochę old money, trochę w takim stylu... Ja wiem jakim. Dajcie znać, jak ta styluwa, albo w ogóle piszcie, która waszym zdaniem styluwa, jak do tej pory waszym zdaniem wygrywa. Do zobaczenia. Jadę na wyprzedaż i na ciuchy, a potem do sklepu. Czyli praca, praca, praca. Bye, bye. Cześć kochani. Dzisiaj jest ostatni dzień nagrywania tego filmiku i pierwszy raz w studio. Jest dzisiaj środa, 3 stycznia. Kochani, będę pokazywać wam jeszcze ostatnią dzisiejszą stylówę. To już nie jest tydzień stylizacji, bo już to jest 8 stylizacja, ale to będzie po prostu to, w czym dzisiaj pójdę. Za chwilę w to wskoczę. Tymczasem, kochani, pokażę wam jeszcze kilka rzeczy, tak na szybko, które ostatnio kupiłam. One nie wchodzą w żadne jakieś większe zakupy, po prostu gdzieś tam pojedyncze sztuki poznajdywałam, czy to w Bieliczce, czy w Dobczycach, czy w Krakowie. Pokażę wam dosłownie krótki bardzo haul. Najpierw sukienka, którą mam na sobie, ona jest z Zary z dużą ilością wełny. Wiecie co? Jednak jest ta sukienka trochę za krótka na mnie. Co prawda mam bardzo grube rajstopy i jest dłuższa z tyłu, jak widać. Ona ma tutaj taką też taki ściągak, więc może być bez paska. Natomiast jest to wtedy trochę na mnie za szerokie. W związku z tym ja musiałabym to nosić z paskiem. Pasek powoduje, że sukienka się skraca po prostu. A ja mam 1,65 m. Jeżeli jesteście niższe, a podoba się wam taki styl luzacki, bardzo fajnym, modnym kroju jest ta sukienka i naprawdę ma świetny skład. Super kolorystyka, że mnie się osobiście bardzo podoba. No ale stwierdziłam, że nie ma sensu, bo rzeczywiście no, po domu nie będę w niej chodzić, bo mi jej szkoda. Wolę wam ją udostępnić. No i widzicie, sukieneczka jest naprawdę, naprawdę super, taka koszulowa. Myślę, że jak ktoś ma poniżej 1,65 m, to będzie dużo lepiej. Można też oczywiście do płaskich obcasów, do traperów i tak dalej. Tak to wygląda. Naprawdę fajna sukienka, także będzie dostępna. Kupiłam 2 torby, by jedna w drugiej, taka matrioszka torbowa trochę. No dobra, żarty na bok. Słuchajcie, jedna torba jest przecudowna. Futro, no niestety naturalne futro, ale patrzcie, jaka piękna torba z takimi chwostami cudownymi. Jeszcze nie zdecydowałam, co z nią zrobię. Tu ma takie miękkie uszy, oczywiście uszy są też ze skóry, mięciusieńkie. I oczywiście te uszka wchodzą na ramię, jak najbardziej nawet w płaszczu wejdą, bo ja mam szeroką tą sukienkę pod pachami. No po prostu jest boska ta torba, naprawdę. Jest bardzo fajnie wykończona w środku. Wejście ma z gumą, więc tu dużo wejdzie. No i patrzcie, w środku jest taki materiał, jest kieszonka również na zamek, bo u góry tutaj ta torba tylko jest ściągnięta, nie jest zamykana, ale ma właśnie tą kieszonkę, więc jakby co, to dokumenty bezpieczne. Wow, nie wiem, czy się zdecyduję ją oddać, mimo że może brąz to nie jest kolor, który najczęściej noszę, ale ma trochę takiego beżowego tutaj koloru, który lubię akurat odcienia. Druga torebka też jest z futra, co ciekawe, i też jest skórzana. Jest naprawdę superowa, zobaczcie. Bardzo ładny też kolor futerka. Ten kolor w sumie bardziej by mi pasował, więc przemyślę sprawę. Tutaj jest na takich łańcuszkach doczepianych, bo to można całkiem odczepić też. I ma regulowany pasek. Trzeba by trochę tutaj poprzewlekać, bo ja tego nie zdążyłam zrobić jeszcze. W każdym razie też fajna torebka, słuchajcie. Naprawdę fajna. W środku też ma kieszonki zamykane na suwaki i taki brązowy, płócienny materiał. Od spodu też jest skórka. Więc to jest taka torebka zimowa, właśnie fajnie pasująca do kożucha, do futra, ale też normalnie do takiego, nawet do takiej kurtki nowoczesnej, bo patrzcie, ona całkiem spoko, tak elegancko dość wygląda, więc takie 2 zdobycze, naprawdę bardzo mi się podoba i naprawdę torebka i futerko są w idealnym stanie, tak jakby nie były w ogóle używane tutaj, naprawdę. Naprawdę z ręką na sercu ideał.
śliczna. Nie wiem, co to za futro, ale jakieś futro. Także, o, taka torebka. No i teraz jeszcze trzy szale. Przecudowne. Wszystkie z wełny. Jeden szal jest od Kosa i ma skład 100% wełny, jest napisane na metce. Piękny kolor, niestety w ogóle nie mój, ale patrzcie w ogóle, jaki to jest piękny wełniany materiał. I szal jest nowiusieńki. Patrzcie. Jest naprawdę cudowny, słuchajcie, więc te szale są ogromne i nie będą tanie. Znaczy, oczywiście będą dużo tańsze niż w sklepach takie nowe i są w cudownym stanie. Ten ma cudowny taki, jak to powiedzieć, taki karmelowo, lekko rudawy odcień brązu, takiego beżu. Natomiast następne dwa już zobaczymy. Ten jest, na pewno jest kaszmirowy, ten, bo to czuć, niestety metkę ma, ale nie ma takiej metki ze składem. Patrzcie, chociaż nie wiem, czy ten ma metkę, czy ten drugi, czekajcie. Nie, ten nie ma metki, ale na 100% to jest kaszmir. Pokażę Wam z bliska, to sami sobie zobaczycie. Bo jak ktoś mi kiedyś powiedział, że sztuczne szale z akrylu są takie w dotyku jak kaszmir, to jest totalna bzdura. Akryl kompletnie nie jest jak kaszmir, w ogóle nie przypomina, może być gładziutki. Gdzie to w ogóle ma, jak popatrzycie na te nitki w nylonie, to jest takie jakieś powyciągane dziadostwo. A tutaj, no to od razu widać po prostu tą jakość, czuć tą naturalność taką. Piękny, przepiękny szal szary, przymierzę go. No, w każdym razie jest śliczny, też jest w idealnym stanie, także wow. I zastanawiam się, który sobie zostawić, bo jeszcze jest jeden, który Wam już pokażę. Piękny, przepiękny, w takim cudownym kolorze zielonym, w którym zresztą jest mi całkiem dobrze. I ten szal ma metkę, co prawda nie ze składem, ale to jest też według mnie kaszmir albo wełna merino, ale wydaje mi się, że kaszmir. One są niesamowicie mięciutkie w dotyku. Nie jest to na pewno alpaka, bo alpaka jest dużo lżejsza, ma inny, zazwyczaj lżejszy taki splot, luźniejszy. A to są moim zdaniem szale po prostu z kaszmiru, a tamten od Kosa jest z wełny 100%. Okej, bardzo, bardzo mi się podoba ten szal. Nie wiem, czy trochę nie za zielony, ale ten właśnie taki chłodny, zielony kolor, bo nie wiem jak to w światłach, ale normalnie jest chłodny, to jest przepięknie wygląda też dla chłodnej urody właśnie. No i kochani, to wszystko z zakupami. Szybko wskakuję jeszcze do drugiej stylówy, czyli do tego, w czym już dzisiaj idę i w czym się z Wami pożegnam. No i jestem. Słuchajcie, dzisiaj kombinezon. Tak, stwierdziłam, że lubię kombinezony nosić. Co prawda rozbieranie się w zimie z tych kombinezonów w toalecie to już jest inna kwestia, ale ten szary kombinezon, naprawdę fajnie się w nim czuję. Włożyłam sobie różowy sweter, żeby nie być taką ponurą. Ale może jeszcze coś innego też do tego będzie pasować. W każdym razie tak to wygląda. Tego trapery, bo moim zdaniem kombinezon jest trochę właśnie taki lekko w stylu kombat. Więc trapery fajnie podkreślają jego charakter. No i tym właśnie strojem się z Wami żegnam na dzisiaj. Zobaczymy się w niedzielę w filmiku już. Tym razem na pewno będzie to sieciówka versus lumpex, wyprzedaże i w ogóle szał ciał i projektanckie stylówki z częścią garderoby, na którą polowałam. Także zapraszam serdecznie, myślę, że będzie fajny odcinek. Pozdrawiam Was, kochani. Trzymajcie się, cześć, pa!